To mi się nie podoba. Jeszcze nie. Anastazjo Pietrowna, lampa będzie później. No pomyliło mi się. Teraz nie ten nastrój. Pomyliło mi się. Oj, nasz lud jest uzdolniony, ale brakuje mu zmysłu kompozycji. To nie to, co u was, Rudolfie Rudolfowiczu. Inna tradycja. A tam mongolska niewola to raczej nieszczęście niż tradycja. A pozwoli pan, Iwanie Nikolajewiczu, że się z nim nie zgodzę, bo to, co pan nazywa zmysłem kompozycji, to zależy od przestrzeni. U nas ciasno, a u was przestrzeń nieskończona. Ho, ho, ho! Trudno sobie z nią poradzić. Ale pan sobie jakoś radzi. Przyznam, że nie zawsze. Ja może opowiem taki przypadek. Budowaliśmy kolej od Bajkału do Zabajkału. To znaczy od Zabajkału do Bajkału także. Zaczęliśmy równocześnie z dwóch stron. Szyny miały się spotkać w połowie drogi. I co? Nie spotkały się. A skąd pan wie? To jasne. Nie, ale mało, że się nie spotkały. Poszły w przeciwne strony. W przeciwne? Dlaczego? Ja właśnie tego nie mogę zrozumieć. Grunt, że poszły. Tak pan sądzi? No pewnie. Mogły w ogóle nie pójść.